tej chwili, drodzy Państwo, wszystkich Was zachwycają róże. Jak widzicie za mną, no trudno się oprzeć takiej królowej. Jest niewątpliwie mianowaną i niemianowaną królową. Mamy około 200 odmian i możemy sobie wybrać zarówno do ogrodów dużych, czyli taką, jak widzicie za mną, różę pnącą, rozarium Untersten, na mocną podporę. Możemy też wybrać róże okrywowe do mniejszych ogródków, wielkokwiatowe, jeżeli lubicie je przycinać, chociaż nie wiem, czy będziecie mieli serce, jak wyhodujecie taką swoją księżniczkę. Róż jest bardzo dużo, bardzo wiele odmian, kolorów, są pachnące, niepachnące. Nie ma, drodzy Państwo, specjalnie trudności w uprawie. Jest to roślina, która wymaga słońca, roślina, która wymaga żyznego stanowiska, żyznej przepuszczalnej ziemi. Bardzo lubi kompost, lubi obornik, czyli to są nawozy, które ją zasilają. Pamiętamy, żeby tej roślince nie zabrakło wody, nie może być zalewana, czyli nie wybieramy jej stanowiska cienistego, zimnego i tam, gdzie stoi woda, ale wodę powinna mieć. Wtedy będzie Wam dłużej utrzymywała kwiaty. Pamiętamy o tym, aby na zimę kopcować, przykrywać. Większość róż jest okulizowana, jest szczepiona, czyli to piękno, które widzimy u góry, to jednocześnie delikatność samego krzewu i musicie zadbać o nią przez całą zimę. Od wiosny przycinamy, nawozimy, a to, co Państwo widzą w tej chwili, to jest zapłata za pracę przy tych różach. Czy jest róża bez kolców? Drodzy Państwo, ta roślinka musi mieć smaczek. Jak jest róża, jest zapach i jest kolec. Możemy wybrać na przykład różę, która ma skąpo te kolce, i to jest Queen Elizabeth. Przepiękna dziewczyna, bo ma duże różowe kwiaty i w pąku, i można ją uciąć do bukietu, i można hodować. Jeżeli Państwo chcecie mieć przepiękną białą różę, łatwo zapamiętać nazwę, bo każdy z nas zna muzykę Chopina. I jest róża o wdzięcznym imieniu Fryderyk Chopin. Przepiękne, duże kwiaty, pąk żółty, potem jest piękny ekry i lekki zapach. A jeżeli lubicie romantyczną, pąsową różę, no nie ma piękniejszej od Ingrid Bergman albo na przykład Kronenburg. Jeżeli szukacie ciekawostek, Meines Fastnacht, którą powinna być fioletowo-niebieska, ale na słoneczku ona jest raczej fioletowo-różowa. Łatwo zapamiętać nazwę nawet dla panów, bo piękna, pomarańczowa, wielkokwiatowa, pachnąca, nosząca nazwę whisky, może zasilić właśnie nie barek pana, ale piękną rabatę żony. Czyli, drodzy Państwo, sadźcie, nie bójcie się, nie ma piękniejszej rośliny od róży. Żeby nie być gołosłowną, chcecie sprawdzić, o czym ja mówię? Zapraszam do nas, do ogrodów Hortulus, Hortulus Spectabilis. W tej chwili właśnie wszystkie róże pokazują to, co mają najpiękniejszego. A Państwo na świeżo, na bieżąco zobaczycie okrywowa, pnąca, rabatowa, a może wielkokwiatowa, właśnie dla żony. Pięknie. Nawet bym powiedziała, że ładniejsze niż te ogrody Kapias na Śląsku, chociaż czasem też w Goczałkowicach są ładne. Mnie się podoba. A róże, jak pani zachwycona? Bardzo, bardzo. Kolorystyka jest super, wspaniałe. W ogóle fajnie zaprojektowane jest, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Z daleka przyjechałam i specjalnie chciałam tu tutaj no właśnie, zobaczyć. Skąd pani do nas przyjechał? My jesteśmy ze Śląska, z Gliwic. To znaczy, jesteśmy już któryś raz tu rzędu po wielu latach i jesteśmy bardzo zadowoleni, jak na razie. Idziemy dalej. A jak róże się podobają? No przepiękne są. Właśnie patrzymy, których nie mamy, które byśmy chcieli mieć. Aha. A skąd państwo do nas przyjechali? Z Opolskiego. Dziękuję bardzo. No przepiękny. Jesteśmy pod wrażeniem, ale dzieci czekają na te niespodzianki, labirynty z zadaniami. Dla nich to jest nudne, ale dla nas po raz pierwszy jesteśmy i mi się bardzo podoba. No róże zawsze są takie szlachetne.
To jest urok nie do powtórzenia. To jest, jak ktoś się kocha w roślinach, kwiatach, no to jest takie au, piękne, nie? A skąd Państwo przyjechali do nas, proszę powiedzieć? Z okolic Bydgoszczy. Dziękujemy. Super, pięknie, prześlicznie. A jak róże się podobają? No przepięknie i zapach, rewelacja. Jak się wchodzi, tak? Od razu. A skąd Państwo przyjechali do nas, proszę powiedzieć? Ze Śląska, z Wysłowic. Dziękujemy ślicznie. No, jesteśmy zszokowane. Przyjechałyśmy tu, że tak powiem, przez przypadek i wrócimy na pewno na taką dwudniową wycieczkę, żeby zobaczyć i ten ogród, i ten następny, bo parę godzin to stanowczo za mało. A wrażenie robi wspaniałe, naprawdę, coś pięknego. A jak róże? A, no róże, jak się wchodzi, to jest taki bezwładniający zapach, przepiękne są. Naprawdę, naprawdę. A to jest taki jedyny tutaj ten różany? Nie, nie, właśnie jeszcze jest ten drugi ogród z wieżą widokową. Ten labirynt, to też tam róże są. Aha, no to nie, no to tam się dzisiaj nam nie uda, bo jesteśmy przejazdem. No właśnie. Ale na pewno tu wrócimy. No w końcu ja na pewno i przywiozę tutaj moją mamę, która kocha przyrodę i na pewno będzie chciała to zobaczyć i będzie zachwycona. I mam nadzieję, że córki się da namówić, bo naprawdę rzecz godna zobaczenia. A skąd Pani przyjechały do nas? Z Gdańska. My mieszkamy w Gdańsku, a teraz wracamy z czasów w Dziwnówku. O, zmieniły po prostu miejsce. Chcieliśmy zachodniopomorskie uroki poznać i trzeba przyznać, że te Dobrzyce są przepiękne. Będziemy na pewno na Facebooku propagować, ponieważ za mało tej informacji. A ja właśnie z Facebooka to złapałam. Tak mnie... Przepiękne macie te ogrody. Naprawdę widać, że pracy to tu jest złożone. Wrażenie jest piękne, a róże jeszcze piękniejsze. Cudownie. Naprawdę, cudownie jest. Pogoda piękna. Byłyśmy tu 3 lata temu. Jest pięknie. Po prostu. Pięknie. Coraz piękniej. Coraz tak. Piękniej. Róże niesamowite. Wszystko. Wszystko jest niesamowite. A skąd Pani przyjechały do nas, proszę powiedzieć? Z Łodzi. Z Pabiańsk koło Łodzi. Koło Łodzi. No kawałek drogi. Kawałek drogi. Jest. Ale no. Warto było przyjechać. Warto było. Warto. Także warto. Pomorze Zachodnie bardzo ciekawe jest. Ciekawe, tak. Tak jest. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy.